Panie Tomku, co działo się dzisiaj w szkole podstawowej numer 5? Dziś nastąpiła kolejna odsłona akcji jubileuszowej stulecia połączenia Radziwia z Płockiem. Tak jak udawało się z książką na temat Radziwia, tak jak udało się z pomnikiem bohaterskich obrońców naszej ojczyzny na obiektach Stoczniowca, tak dziś wspólnie z Piotrem Gryszpanowiczem, wspólnie z Politechniką, wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 5, Przedszkolem nr 13, Festą Italianą, ambitni w działaniu stowarzyszeniem, zorganizowaliśmy Lego przyszłości. Dla wszystkich dzieci zaangażowanych przewidzieliśmy nagrody. Każde dziecko, które uczęszcza do, że tak powiem, szkoły na Radziwiu i przedszkola na Radziwiu, dostało od nas Lego upominki, a to wszystko odbyło się dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego i wydaje mi się, że oczami dziecka wyszło to bardzo dobrze, ponieważ wszystkie dzieci, które dziś z nami spędziły te przedpołudnie i poranek, są bardzo zadowolone, a o to w zasadzie chodziło. Jakie pomysły na Radziwie przyszłości miały dzieci? O, to jest bardzo dobre pytanie. Powiem szczerze, że najbardziej zaskoczyła mnie ta najmłodsza grupa, czyli przedszkolaki, ponieważ były na przykład myjnie na Radziwiu, które były skierowane dla zwierząt. Były też ciekawe funkcje wypoczynku nad Wisłą. Były też ciekawe funkcje rekreacyjne na placach zabaw, które de facto znajdują się na naszym osiedlu, ale też były domy przyszłości, które były budowane przez naprawdę tych najmłodszych milusińskich, więc jestem bardzo mile zaskoczony, że te dzieci mają tak dużą kreatywność. Czy jakiś pomysł zainspirował Was na tyle, żeby pomyśleć o tym, żeby zrealizować ten projekt? No muszę powiedzieć szczerze, że naprawdę ta strefa rekreacji, która została przez dzieci pokazana w formie budowy z klocków Lego, która mogłaby zostać wkomponowana na chociażby w ten Park Mościckiego, daje mi jako radnemu miasta Płocka wybranemu z tej części, że tak powiem, daje dużo do myślenia i naprawdę skłania ona do refleksji i do myślenia właśnie w tych kategoriach, które te dzieci pokazały dziś na tym wydarzeniu. Ile prac powstało łącznie i z ilu klocków zostały wykonane? De facto 120 dzieciaczków było zaangażowane w 40 grup budowy klocków. Przedszkole, klasy 1-3 i klasy 4-8, to naprawdę pokaźna kwestia. 40 budowli z tego powstało. Wszystkie mogliśmy dziś zobaczyć i myślę, że będziemy mogli jeszcze je oglądać właśnie na takiej wystawie w szkole. A łącznie dzieciaczków było zaangażowanych 450, ponieważ reszta dzieci, która nie budowała, brała udział i czynnie, aktywnie, chociażby w przygotowanych stołach do różnych doświadczeń przez Politechnikę Warszawską. Najmłodsze dzieci mogły bawić się w malowanie buziek, w jakieś balony, w chusty, także każde dziecko było dziś zaangażowane w pewną formę takiego aktywnego wypoczynku, ale też tej refleksji, że warto w pewien sposób w grupie realizować pewne zadania, warto zwracać uwagę na to szkolnictwo wyższe, bo ci studenci ich zachęcali również do tego, że warto się uczyć, warto, że tak powiem, pozytywnie myśleć, warto w pewien sposób myśleć też po inżyniersku, więc naprawdę myślę, że to był też bardzo fajny, aktywny taki naukowo dzień dla tych dzieciaczków. Czyli ile prac i ile klocków? Ja myślę, że tych klocków to kilkadziesiąt tysięcy tak naprawdę zostało użytych, bo to było 40 dużych zestawów, 40 prac powstało. Natomiast dodatkowo jeszcze przydzieliliśmy do domku te mini zestawy, ponad 400 tych mini zestawów, więc ośmielam się powiedzieć, że to było na pewno kilkadziesiąt tysięcy klocków, które dziś były uruchomione oczami dziecka i przede wszystkim kreatywnie i z wyobraźnią. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.